Co się stało? To się kurwa stało, że spadłem i roztrzaskałem sobie nogę. Nie jęcz, Peter, bo aż wstyd słuchać. Weź się w garść. W najgorszym razie Henryk wystruga ci drewnianą nogę. Stary Ole ma taką i nie narzeka. Stary Ole ma wszy, ślini się i śmierdzi i na to też nie narzeka. Pomożecie mi czy nie? Co to za posąg? Ołtarz ku czci Boga Wojowników. Każdy, kto odważy się na niego wspiąć i zapalić ognisko, zyskuje przychylność bogów, sławę i... I wyjątkową szansę na obcięcie nogi przy samej życi. Pomożecie mi w końcu, czy będziecie dalej rozprawiać o religii? Jaskółcze ziele powinno pomóc. Noga ci się od tego nie zrośnie, ale przynajmniej będzie trochę mniej bolało. Dzięki, masz naszą wdzięczność po grób. W moim przypadku to już niedługo, więc nie ciesz się za bardzo. Zamknij się i pokaż tę nogę. Dzięki jeszcze raz. Niech cię bogowie prowadzą. Co ty zrobisz? Żem zjadł gulasz z nekera, dużo cebuli. Pewnie cebula popsuta. Polec wsadź! Zatkaj dziura, człowieki straszysz! Nie ma ludzia, nie ma kolacja. Znalazłem gniazdo waszego smoka, ale żeby go ubić, potrzebuję przynęty. Owcy na przykład. A, rozumiem. Siarką ją wypchacie, co? Kolejny szewczyk się znalazł. Nie, obędzie się bez siarki. Po prostu owca, bez dodatków. Dobrze, dam wam taką jedną. Trochę parchata, ale się nada. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby owca szła gdzie chcecie? Musicie ją zaganiać jak pies pasterski. Jakby z lewej, to ona na prawo. A jak z prawej, to... Ona na lewo. Skoro pies to rozgryzł, to i ja sobie poradzę. Jak się woła owce? Taś, taś, cipci. Ej, baranie! Chodź, idziemy polować na widłogona. Rozwiązałem wasz problem. I co, tyle? Opowiedzcie coś więcej. Smok ział ogniem, jadem strzykał? Tak. I złote łuski miał, a dym mu buchał z pyska niby z komina. Wszystko jak w pieśniach skaldów. Zasłużyliście na swoją nagrodę. I rękę księżniczki, ale zadowolę się pieniędzmi. Jest potwór, przychodzi Wiedźmin i nie ma potwora. Jak ci się uda, płacimy jak za wygraną z czempionem. I jeszcze premie, jak już zarobimy trochę na walkach, które się tu potem po odczarowaniu odbędą. Chyba cię trochę poniosło. No, może trochę. A chuj tam, jak Wiedźmin sobie z upiorem poradzi, to i premii będzie godzien. Niech będzie. Byle jednorazowo. Skalny troll, raczej dojrzały osobnik. To będzie walka na pięści. Na pięści. No, oczywiście zapewniamy godny pochówek. Zgodny z wyznaniem kandydata. Nikt nie ma problemu z tym, że aktualny mistrz jest trolem? A czemu ktoś miałby mieć problem? To bardzo honorowy troll. Przyszedł i powiedział, że chce walczyć. Wcześniejszym mistrzem był Zama, zwany Upiaszczonym. Przydomek zdobył, zanim troll wbił go w ziemię. A ten troll ma jakieś imię? Nie zdradzi imienia, dopóki nie zostanie pokonany. To błędny troll. Jeżeli nie przeżyje walki, to niewiele powie. Pewnie nie wyobraża sobie, że mógłby przegrać. A może po prostu myśli jak troll. Logika nie jest jego mocną stroną. Spróbujmy najprostszej metody. Wargu, z własnej i nieprzymuszonej woli jadłem cię częstuje. W popiół się nie zmieni. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiemy. No, to za tatusia. Znów kurwa to samo. Ja pierdolę.
tym rzecz. Gdyby tchórz zabił Morkwarga, dowiódłby, że starszyzna się pomyliła. Odzyskałby wtedy honor i imię. Ciekawa procedura apelacyjna. Bardzo skaliska. Zwyczaj nakazuje, by pielgrzymi złożyli pod drzewem ofiarę z własnej krwi. Tchórz też tak pewnie zrobił. Chyba, że brak mu było nie tylko odwagi, ale i szacunku dla Freyi. O nas możecie być spokojne. Geralt i ja jesteśmy wyjątkowo bogobojni. To są odbarwienia po krwi. Widzisz? Nie. Może jestem nieludzko piękna, ale nie mam nadludzkich zmysłów jak ty. Dlatego nie powinnaś schodzić tam na dół. W tropieniu mi nie pomożesz, więc nie widzę sensu, żebyś się tam pchała. Racja. Poza tym łażenie po tym błocie w moich obcasach byłoby mordęgą. Zostać zamienionym w wilkołaka? Psi los, co? Wiesz, nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. Do tego jeszcze klątwa związała go z ogrodem, a wilka ciągnie przecież do lasu. Jak się komuś poszczęści, to i wilk mu woły po pasie. Nie wywołuj wilka z lasu, bo... Geralt, może już starczy. No dobrze, chociaż miałem jeszcze parę przysłów w zanadrzu. Nie wątpię. Możemy uznać, że wygrałeś. Każdego można zmusić do gadania, nawet trupa. Trzeba tylko wiedzieć jak. Myślałem, że nekromancja jest zakazana. Seks przedmałżeński też. Nie zawracajmy sobie głowy głupotami. Myślisz, że Jean go tak urządził? Nie, nie zaatakowałby swojego pana. Wygląda mi to raczej na nieszczęśliwy wypadek. Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu: zabierz nas stąd, chodźmy na szczyt góry. I Jean spełnił je dosłownie. Potem zaliczyli twarde lądowanie, Amosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę, a półka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. Jen już jest? Jest, a jakże. Oho, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. Słyszałem o łóżku. Wolisz spać na ziemi? Nie polecam. Podłoga jest z kamienia. Strasznie ciągnie. Wolę to, niż wyciągać rude kłaki z materaca. Aż tak przeżywasz, Triss, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczy się inaczej. Geralt, nie chcę wyjść na pamiętliwą załzę, ale jednak pieprzyłeś moją przyjaciółkę. W tym właśnie łóżku. Tak, wiem. Straciłeś pamięć. Niech ci będzie. Umówmy się tak. Nie będę ci już robiła o to wyrzutów. A ty nie będziesz mi wypominał tego głupiego łóżka. Zgoda? Zgoda. Była gęsta jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. Całkiem tak. Obejrzyjmy jego głowę. Długie włosy czuciowe, płat czołowy wydatny, ale w normie. Uszy długie, z kolczykiem? Widziałem już coś takiego. Niektóre osobniki lubią błyskotki, jak sroki. A co w pysku? Zęby pożółkłe, stępione, brak górnej dwójki, siódemki, dolnych siekaczy. Widać, nie nitkował. Dobra, jedziemy dalej. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Bez takich żartów. Bardzo proszę. Ale kopie po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mewą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lub. Może zagramy w karty? Czemu by nie? Rozumiem, że na pieniądze. No raczej. Chyba, że wolisz w rozbieranego. Może wreszcie bym zrozumiał, co w tobie widzą kobiety. Dobra, porównacie, co macie w gaciach potem, a teraz
Mieszki na stół. O co mu chodzi? Nieważne, gramy. O, tak, tak, tak. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie w te. Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskel. Masz talię oszy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil blede do in hokus pokus sare mare arce blatana. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już. Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka. Bardzo serdecznie polecam. Cybermarian.